Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów znowuż na temat światła, ale w takim ujęciu troszeczkę bardziej ogólnośrodowiskowym, a konkretnie będzie o świetle typu World. Nie ma takiego świata w Blenderze, od razu mówię, ale mamy zakładkę, która odpowiada za wygląd świata, czy też za otoczenie tego, co jest dookoła naszej sceny. Jeżeli zrobię sobie render pustej sceny, na której mam tylko kamerę i światło, to zobaczę szare tło. I to szare tło jest naszym światem, czyli tłem, które widać poza naszą sceną. W domyślnej konfiguracji Blendera to tło jest ustawione na kolor określony przez kolor horyzontu. Niezależnie od tego, w którą stronę będę swoją kamerą patrzył, zawsze będę widział ten sam kolor horyzontu. Spojrzę teraz trochę w inną stronę i render wychodzi dokładnie taki sam. OK, kręcę teraz kamerą, używając kombinacji klawiszy Shift F. Więc kolor horyzontu to jest podstawowy kolor tła, który mam w Blenderze. I można ten kolor horyzontu zmienić, odpowiednio manipulując ustawieniami tła. Mamy na zakładce World, w panelu World, takie rzeczy jak na przykład wiele różnych światów. Światy mogę sobie wybierać, tworząc je. Na przykład mogę zrobić inny świat, napisać, powiedzmy sobie, no niech to będzie Kyrandia. Okay? I ta Kyrandia może mieć kolor nieba, na przykład jasno-niebieski. To jest zupełnie inny rodzaj świata, który teraz renderuje mi moje tło na niebiesko. Mogę w każdej chwili wrócić do swojego starego świata, renderować wszystko na szaro. Niekoniecznie to musi być świat realny, ale może nie wchodźmy w dygresję. W każdym razie, lista tych światów jest nam dana, można je zmieniać. I w pierwszej zakładce w panelu mamy ustawienia podstawowe koloru świata. I teraz jest ten szary kolor. Szary kolor to jest właśnie kolor horyzontu, ale to, że widzę horyzont w każdą stronę, jest spowodowane przez to, że nie mam zaznaczonego żadnego checkboxa, ani Paper Sky, ani Blend Sky, ani Real Sky. No i teraz kolor horyzontu, jaki bym nie wybrał, zawsze będzie dość monotonny i płaski. Zmieni się to dopiero wtedy, jeżeli włączę checkbox o nazwie Blend Sky. To jest wejście jakby do jakiejkolwiek możliwości zmian, które mogę sobie w moich kolorach świata ustawić. Jeżeli włączę ten checkbox Blend Sky, w tym momencie mój kolor nieba jest liczony w taki sposób, że nagle dostaję również dodatkowy kolor określający kolor zenitu. Kolor zenitu jest teraz czarny, dlatego widzę, że od góry do dołu jest taka ładna gradientowa progresja barw. Mogę zrobić teraz dwa kolory, wybrać na przykład niebieski kolor w zenicie, ustawić taki jasno-żółty kolor na horyzoncie i to będzie mi symulowało jakieś takie, powiedzmy sobie, niebieskawe niebo, tworząc dla mojej sceny całkiem przyjemny wygląd. Jeżeli teraz będę przekręcał kamerę i patrzył na przykład bezpośrednio w dół, to nadal zobaczę dokładnie takie samo ustawienie, niezależnie od kierunku, w którym będę patrzył. Spojrzę teraz w górę, w kierunku zenitu i niebo nie robi się bardziej niebieskie. Gdybym chciał, aby był tego typu efekt zachowany i kierunek patrzenia miałby wpływ na kolor nieba, to muszę włączyć dodatkowo jeszcze jeden parametr, to znaczy Real Sky. Jeżeli włączę ten parametr, wtedy jakby blokuję na wysokości horyzontu ten jasny obszar kolorów, który ustawiłem w parametrze Horizon Color. Zenit także jest na samej górze i na dole niebieski. Jeżeli teraz zrobię render i później przekręcę kamerę na przykład do góry, aby było widać cokolwiek, wtedy zobaczę o wiele bardziej niebieską scenę. Oprócz tego, że istnieje taka możliwość, mogę także wymusić istnienie tego gradientu od, powiedzmy sobie, zenitu do horyzontu na obszarze pola widzenia mojej całej kamery, niezależnie od tego, w którą ona będzie zwrócona stronę. I za tę opcję odpowiada opcja Paper Sky. Paper Sky wymusza ograniczenie do szerokości widzenia kamery kolorów mojego nieba. A więc zenit i nadir, nadir to jest punkt przeciwny do zenitu pod naszymi nogami, będą na samej granicy widzenia, niezależnie od kierunku, w którym patrzę. To generuje mi z kolei taki ładny gradient i mogę w ten sposób wygenerować sobie na przykład taką belkę, która, jeżeli ją pomniejszyć, wydaje się w środku wypukła. Coś takiego jak przycisk dla stron www. Oprócz takich opcji mamy także coś takiego jak Ambient Color, ale to jest zwykły kolor światła rozpraszanego i kolor tak naprawdę cienia, o którym wspominałem prawdopodobnie przy innej okazji. Oprócz tych parametrów mamy także parametr Exposure i Range. Te dwa parametry odpowiadają za dokładniejsze przeliczenie rozproszenia światła na obiektach. Można to pokazać, jeżeli wstawię na scenę małpkę. Tę małpkę jakoś obrócę, tak żeby ją było mniej lub bardziej widać. Ona teraz renderuje się w taki sposób. Jeżeli teraz przełączę swój render do drugiej warstwy
i na przykład ekspozycję ustawię na 1, a range na 5, na maksymalne wartości i zrobię kolejny raz render, to można te rendery porównać. I okazuje się, że inne jest światło na obiektach, które są na scenie, w tym przypadku na naszej małpce. Ekspozycja jest to korekta tak naprawdę jasności obiektów, która wynika z oświetlenia sceny. Oprócz tego, że mamy takie parametry, istnieją również takie rzeczy jak światło, które nazywa się Environmental Lighting, jest światło Ambient Occlusion, chociaż tak naprawdę to nie jest światło. I mamy także Indirect Lighting oraz metodę liczenia światła na zakładce Gather. Mamy także gwiazdy oraz mgłę. Być może w tym tutorialu o nich nie powinienem mówić, ponieważ to jest temat troszeczkę inny. Więc sprawdźmy teraz dokładnie, o co chodzi z tymi światłami. To nie są prawdziwe światła. Nie są to lampy, które mogę dodać na scenę, aby mi tą scenę oświetlały. Natomiast te ustawienia pozwalają mi wygenerować jasną scenę, doświetloną i z realistycznymi cieniami. No i właśnie jak to zrobić, to zaraz pokażę. A więc na początku trzeba przygotować scenę. Zatem ustawię kamerę w takim punkcie, aby widzieć środek sceny. Dodam plane'a, który będzie moim podłożem. I dodam choćby nawet taką zwykłą kulę. Niech ta kula lekko się unosi nad powierzchnią plane'a. Prosta scena. Na tej scenie mam oprócz kuli i plane'a także podstawowe proste światło, które pochodzi z lampy. Jest to lampa obecnie typu point. Na razie tę lampę zostawię, zrobimy render i tak wygląda scena w standardowych ustawieniach. Jedyne co mam zmienione to moje kolory nieba, które na razie niech zostaną. Aby teraz włączyć światło środowiskowe, należy na zakładce World kliknąć w checkbox Environmental Lighting. To światło jest liczone w identyczny sposób jak Ambient Occlusion, więc jeżeli będę miał to światło ustawione na zakładce 2, na zakładce 1 tej starej, wyłączę to światło i włączę Ambient Occlusion, to wynik, który dostanę, będzie no, prawie że identyczny. Jeżeli teraz porównać te dwa rendery, to one są dokładnie takie same. Powiększę, zmienię jeszcze raz, żeby było to widać jasno. Nawet szum pikseli, który dostajemy, jest dokładnie taki sam. A więc jest to to samo, mówiąc krótko. Z tym, że różnią się te dwa rodzaje oświetlenia od siebie dosyć istotnie. I teraz tak, Environmental Lighting to jest nowa rzecz, którą dodano w Blenderze z serii 2.50. Ambient Occlusion istnieje już od wersji 4, czy też 2.4, 2.3. I tam był używany do liczenia świata rozproszonego, właśnie tak jak tutaj. Metoda liczenia tego świata polega na tym, że każdy piksel z obrazu, każdy punkt na scenie jest jakby liczony w ten sposób, że zliczane są promienie światła, które padają z otoczenia na ten piksel. Jeżeli tych promieni światła jest dużo, to piksel jest jasno oświetlony. Jeżeli jest ich mało, bo niebo na przykład, czy to otoczenie jest zasłonięte przez obiekty, to wtedy piksel jest w cieniu. I uśredniając później tego typu mapę oświetlenia, można uzyskać ciemniejsze obiekty tam, gdzie one są bliżej siebie. Więc nie jest to fizyczne oświetlenie sceny, to nie jest fizyczne światło. Nie ma tutaj czegoś takiego jak odbicia światła, nie ma reakcji na przezroczystość obiektów generowaną przez tekstury na parametrze alfa i tak dalej. Jedyne co robi tego typu model to jest wyliczenie jak wiele nieba widać z danego punktu i ustalenie jasności tego punktu w zależności od tego ile tego nieba widać. I to jest wszystko. Natomiast jest to dość ładnie wyglądające cieniowanie i ono jest bliskie temu, co rzeczywiście dostajemy w świecie rzeczywistym. Jeżeli taka kulka byłaby trochę niżej, przesunę ją teraz, no to będę pod samą tą kulką dostawał więcej cienia, ponieważ tutaj jest mniej widocznego nieba. Podobnie jeżeli na scenę wstawię plane'a, którego przekręcę 90 stopni i ustawię go pod jakimś kątem, on również będzie miał przy swojej krawędzi jakiś ciemniejszy obszar. Tutaj w tym miejscu jest głębszy cień. Dlatego właśnie, że tutaj widać mniej nieba. No i teraz różnica między tymi parametrami polega też na tym, że jeżeli używam modelu Ambient Occlusion, to tak naprawdę Ambient Occlusion ma parametr faktor, oczywiście tak jak Energy w przypadku światła środowiskowego, ale ma także listę wyboru, która określa w jaki sposób to światło Ambient Occlusion jest dodawane do sceny. Domyślnie jest z tej listy wybrany parametr ADD, co oznacza, że scena jest pojaśniana przez dodatkowo to oświetlenie ambientowe. Mówię oświetlenie, chociaż wiemy, że to nie jest oświetlenie, tylko mapa cienia, nic więcej. Jeżeli natomiast zmienię ten przycisk, czy też to pole wyboru ADD na Multiply, wtedy będę cień mnożył przez swoją scenę, powodując, że będzie on o wiele ciemniejszy. I widać w tym momencie, że całe moje światło, które miałem takie jasne i białe, w tym momencie zgasło. Nie ma już jego wpływu na scenie, natomiast jest wpływ wyłącznie cienia. I ten cień teraz jawi się jako taki troszeczkę ciemniejszy, powodując, że wszystkie obiekty stały się szare.
A więc teraz, w tym momencie, moim bazowym światłem jest światło z tej pojedynczej lampy, którą mam tutaj. I tylko ona stanowi źródło światła. Jeżeli tę lampę usunę, to w tym momencie na renderze będę miał całkowitą ciemność, pomijając oczywiście niebo. To właśnie dlatego, że teraz nie dodaję żadnego światła na scenę, a jedynie dodaję cienie, przemnażając wynik działania Ambient Occlusion przez render. A więc jeżeli mam opcję ADD, to jest jasno, jeżeli mam Multiply, to cała moja scena robi się ciemna. I wtedy warto włączyć światło Environmental Lighting, które działa tak samo jak Ambient Occlusion w modelu ADD. W tym momencie Ambient Occlusion, który tutaj mam w modelu Multiply, przyciemnia mi trochę cienie. Jeżeli teraz przejdę na drugą warstwę i wyrenderuję to z opcją ADD, to w obu tych modelach włączonych dostanę trochę jaśniejszy render. A więc źródłem światła jest teraz światło rozproszone, które rzeczywiście świeci z energią 1 i jest białe przy tym. Wszędzie i równomiernie dookoła jest białe światło, dlatego tak tą scenę wypala. Natomiast Ambient Occlusion generuje cienie i te cienie odpowiednio przyciemnia. I tutaj widać, że jest troszeczkę ciemniejszy cień na tym renderze, gdzie miałem parametr Multiply. Teraz, to światło środowiskowe, które tutaj mam, jest uznawane za światło, które generuje duży szum. I ten szum jest generowany zarówno przez światło typu Ambient Occlusion, jak i światło Environmental Lighting. Więc warto pamiętać, że można zwiększyć ilość próbek, aby tego światła nie liczyć w taki gruby sposób. Jeżeli dam 16 sampli, to te próbki odnoszą się zarówno do światła środowiskowego, jak i do obliczeń Ambient Occlusion. W tym momencie render trwa troszkę dłużej, ale dostaje o wiele bardziej wygładzone cienie. No i dzięki temu nie ma takiej nieprzyjemnej dla oka kaszy, nie ma tego szumu. Oprócz tego, że mogę światło środowiskowe przeliczać w ten sposób, że świeci mi białe światło dookoła i oświetla obiekty, mogę również zmienić kolor tego światła, którym świeci cały świat. Jeżeli wybiorę sobie światło, które pochodzi od nieba, czyli tego niebiesko-białego gradientu, który mam ustawiony, to wybieram sobie opcję Sky Color z tej listy, która określa kolor świata środowiskowego. W tym momencie mój świat zacznie się renderować w takich kolorach, jakimi tak naprawdę świeci niebo dookoła. Jeżeli zmienię kolor zenitu na przykład na żółty, to wtedy cały mój świat będzie miał kolor żółty. I oczywiście od siły tego koloru zależy to, jak bardzo będzie zażółcona, czy zaniebieszczona, czy w ogóle zmieniona kolorystyka sceny. W prawdziwym świecie, jeżeli robimy coś pod błękitnym, ciemno-niebieskim niebem w słoneczny dzień, to również mamy pewien składnik niebieski światła i widać to na zdjęciach, które nie miały zrobionej prawidłowo korekty bieli. Tak samo jest również tutaj. Weźmy sobie jeszcze ekspozycję na 0. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. OK. Teraz, oprócz tego, że mam coś takiego jak Sky Color, mogę również użyć tekstury nieba. Jeżeli użyję tekstury nieba, w tym momencie działa ona tak samo jak Sky Color, z tym, że w tym momencie nie będzie ona prostym gradientem, taki jaki mogę tu ustawić, ale będzie zwykłym rysunkiem, który pochodzi z tekstury. A tekstura będzie taka, jaką wczytam, a więc może to być bitmapa o bardzo skomplikowanym rysunku czy wzorze. I tego typu bitmapy używa się do tego, aby zrobić tak zwane oświetlenie High Dynamic Range, czyli HDR. Zaraz pokażę przykład takiego oświetlenia i tego, jak można takie oświetlenie zmapować, z tym, że to jest temat na osobny tutorial. A więc może zróbmy tak, wyłączę Paper Sky, wyłączę Real Sky, zostawię tylko Blend Sky i ustawię kolory takie, żeby horyzont był biały, a zenit, no powiedzmy sobie też, niech będzie biały. Nie interesuje mnie w tym momencie to, że nie mam tutaj żadnego gradientu, ponieważ za chwilę i tak będę renderował za pomocą tekstury. I teraz, aby ustawić teksturę, która będzie określała wygląd nieba, a jednocześnie kolory nieba i oświetlenia, które spada na scenę, pochodzące ze świata, klikam w zakładkę z teksturami. Tekstury mają w tym momencie dwa możliwe konteksty. Gdyby to był jakiś mesh zaznaczony na scenie i miałby dodany jakiś materiał, to wtedy kliknięcie w teksturę miałoby trzy konteksty. Jeden z kontekstów to jest kontekst materiałowy i dodaję wtedy teksturę dla materiału. Ale mnie interesuje tekstura, którą dodam do zakładki World. A więc może, jeżeli kliknę w panelu tekstur, w tą kulę ziemską, to będę miał kontekst świata. Mogę również kliknąć w zakładkę World, a później na tekstury i to również przełączy mi ten kontekst. Ostatni kontekst to jest kontekst związany z rzeźbieniem albo malowaniem. I tam również można zamiast pędzla użyć tekstury, którą będziemy malować. Tak czy inaczej, dodawanie tekstur do świata jest takie samo jak dodawanie tekstur do materiału. Omawiałem to już w poprzednich tutorialach. Dodaję zatem nową teksturę. I ta tekstura to jest tekstura domyślnie typu cloud. Mogę teraz na podglądzie zobaczyć, jak będzie wyglądało moje niebo. Oczywiście jest białe. Mogę zobaczyć również pogląd obu elementów naraz, czyli tekstury oraz wynikowego koloru nieba.
Jeżeli zrobię teraz render, to pierwsza rzeczą, którą się rzuca w oczy, jest to, że cała scena renderuje się dużo wolniej. Dlatego, że trzeba z całej powierzchni nieba przeliczyć próbki światła, a one się zmieniają. Zabiera to więcej czasu. Mogę teraz ustawić sobie kolor, który chciałbym, aby w moim niebie był w zenicie. Niech to będzie kolor, który jest niebieski. Jeżeli zmienię ten kolor na niebieski, to automatycznie widzę, że moje niebo jest blendowane, czy też mieszane z kolorem tekstury, która jest tam podłożona z tyłu. Jeżeli teraz zrobię render, cała scena oczywiście jest niebieska, ale w niebie, tam w tle, widzę pewne takie rozmyte dosyć chmury, generowane przez wpływ mojej tekstury. Mogę tę teksturę teraz oczywiście poprawić, na przykład zwiększyć jej głębię, zmniejszyć jej ziarnistość, aby uzyskać rysunek chmur trochę bardziej realistyczny. Tutaj zwrócić uwagę można także na to, że ponieważ niebo jest oświetlone nierównomiernie i samo generuje nierównomierne światło, to również na obiekcie mogę otrzymać nierównomierne rozbłyski światła. No i teraz to, co się tutaj dzieje, to jest mapowanie koloru tekstury na niebo, a odbywa się to na zakładce Influence zgodnie z parametrem Blend. Ten blend, który jest na zakładce World, włączony w tym momencie. Jeżeli go wyłączę, otrzymam podstawowy kolor horyzontu i będę miał całkiem płaską mapę światła, bez żadnego wpływu tekstury. Mimo tego, że ją dodałem, nie będzie jej widać. Przestawię teraz kamerę troszeczkę wyżej, tak aby było widać tego nieba nieco więcej. Jednocześnie niech zostaną nasze obiekty na scenie. Teraz jeżeli zrobię render, mam wszędzie równomierną biel. Natomiast, aby nadal było widać naszą teksturę, nawet przy wyłączonym parametrze Blend, trzeba w zakładce Tekstur ustawić na panelu Influence po prostu inny rodzaj wpływu. Muszę tu zaznaczyć Horizon. I w tym momencie moja tekstura nie wpływa w ogóle na kolor nieba, ale wpływa na kolor horyzontu. A horyzont jest rysowany na zakładce dlatego, że mam po prostu coś takiego jak Horizon Color. On teraz miesza się z moją teksturą. Tekstura jest koloru biało-czarnego, ale wpływ, którym zabarwia moje niebo, to jest kolor różowy. Więc jeżeli ten kolor zmienię na kolor niebieski, to będę miał niebieską teksturę zabarwiającą swoim błękitem zwykłe białe niebo. I to spowoduje mi również zaniebieszczenie sceny takim całkiem eleganckim wzorem chmurzastym. No i teraz jest kolejna rzecz. Mogę zabarwić sobie za pomocą tekstury różne elementy nieba. Niezależnie od tego, czy mam włączony przycisk Blend, czy nie. Jeżeli mam włączony przycisk Blend, to wtedy muszę wziąć pod uwagę to, że ten kolor, który ustawiłem jako kolor zenitu, będzie się domieszywał, czy też będzie się mieszał razem z kolorem mojej tekstury. A więc będę miał coraz więcej niebieskiego, im wyżej spojrzę. Natomiast na horyzoncie mam teksturę, która ten horyzont zmienia na chmury. Mogę uwzględnić oba te parametry, zaznaczając jednocześnie Blend i jednocześnie Horizon. W tym momencie efekt tych chmur jest jeszcze silniejszy w zenicie. Mogę zrobić także inaczej. Mogę swoją teksturą zabarwić tylko i wyłącznie kolor zenitu. I w tym momencie tego zenitu tutaj nie widać. Zenit jest rysowany prostym kolorem i aby go było widać, muszę zaznaczyć sobie Real Sky. Włączę także Paper Sky, aby zmusić blendera do narysowania całości na jednym obrazku. No i widać, że brakuje mi tutaj jeszcze jednej opcji. Dlatego przechodzę teraz do swojego parametru Influence, do tego panelu i zaznaczam Blend, aby w ogóle mieszała się moja tekstura ze sceną. Dostaję wtedy całkiem spłaszczone niebo o maksymalnej niebieskości w zenicie i oczywiście w nadirze. Tylko teraz ten dół jest zasłonięty przez obiekty. Oprócz tego, że tekstura mapuje się w tego typu sposoby, mogę także zmapować ją za pomocą specjalnego rodzaju współrzędnych. Obecnie moje współrzędne zależą od mojego widoku, a więc ten kierunek, w którym patrzę, określa zestaw moich współrzędnych i tak jest właśnie mapowana tekstura. Ona jest mapowana płasko do kamery. Jeżeli taką teksturę zmapuję inaczej, na przykład w koordynatach globalnych, będę miał trochę inny efekt. Z tym, że w tym momencie widać już, że tekstura zaczęła w niezwykły sposób oświetlać moją scenę. Jest teraz po prostu tak nałożona na scenę, że świeci bardzo ziarniście i światło z tej tekstury doskonale oświetla swoimi ziarnami poszczególne elementy sceny. Mogę wyłączyć parametr Paper Sky, aby moja scena troszeczkę się rozciągnęła. Natomiast w mapowaniu typu Global tekstura będzie zabarwiała mi swoim światłem bardzo drobnym każdy obiekt. Teraz mogę zmienić te koordynaty również na przykład na Angular Map. W tym momencie całe niebo
jest rozciągane na powierzchni takiej wirtualnej kuli, która otacza moją scenę ze wszystkich stron. Mogę wczytać specjalnie przygotowane tekstury, które takie mapowanie wspierają i wtedy za ich pomocą zabarwić swoją scenę. Mogę to zrobić nawet teraz, a więc zróbmy coś takiego. Zamiast tekstury typu cloud wczytam sobie zwykły obrazek, image or movie. Otworzę z dysku. W katalogu Blendera mam taki katalog jak tekstury i tam mam tekstury, które nazywają się HDR. To są tekstury tak zwane High Dynamic Range, czyli tekstury o wysokim zakresie barw. Te tekstury są przygotowane właśnie w modelu mapy kątowej i wyglądają jak takie kule. Mogę wczytać na przykład Grace Probe, to jest jedna z najbardziej znanych, jedna z najładniejszych. Grace Probe powinien być mapowany właśnie w modelu Angular Map, powinien wpływać na Horizon oraz na przykład na zabarwienie Zenitu oraz na Diru. Parametr Blend również musi być zaznaczony. W tym momencie całe moje niebo jest rysowane za pomocą tekstury i ta tekstura dodatkowo wpływa na barwę obiektów, które mam na scenie. Jest to światło rozproszone, padające ze wszystkich stron, ale zmienne, także z niektórych stron scena będzie oświetlona inaczej niż z innych. Ta tekstura jest niezbyt dużej rozdzielczości, ponieważ to jest plik o współrzędnych, znaczy o rozmiarach 1000x1000. W związku z tym dostaję na mojej scenie niezbyt wyraźny obraz tego, co się na niej znajduje. Jest to rozmyte dosyć, no i trudno, tak to musi wyglądać. Mogę oczywiście zmieniać koordynaty na inne, mogę dać na przykład sphere, aby zobaczyć co wychodzi. Dostaję wtedy mocno zniekształconą teksturę. Mogę dostać, czy też dać współrzędne ekwirektangularne, które powodują, że scena się tak wirtualnie przybliża do mojego widoku, do punktu, w którym jestem. Mogę dać także view, aby zobaczyć co widać, ale w tym momencie muszę przekręcić kamerę trochę, aby zobaczyć, czy będę w inną stronę mógł spojrzeć. Widać, że tam się coś pojawia, jest zniekształcone. Dokładnie tak, jak to widać w podglądzie tutaj. Najlepszym sposobem mapowania dla tego rodzaju tekstury jest Angular Map, ponieważ ona właśnie pod tym kątem została zrobiona. Jeżeli będę oświetlał scenę w taki sposób, to muszę pamiętać również o tym, że obiekty, które będą na scenie odbijały światło, zaczną odbijać to oświetlenie. I to doda im wiele realizmu i dzięki temu będą dużo lepiej wyglądały. Jeżeli teraz ustawię swoją scenę w ten sposób, że nie będzie widać w ogóle tła, to mogę, korzystając z tej mojej kulki, ustawić jej pewien materiał, który będzie lustrzany, a następnie wykorzystać odbijanie tego światła, które na kulce będzie generowane w jakiś sposób, do ukazania tego, co jest w otoczeniu. Kulka teraz jest materiałem lustrzanym i zaraz będzie odbijała światło. Popatrzmy chwilę, niech to się wyrenderuje. Trwa to już, jak widać, dużo dłużej, ponieważ są tu liczone dodatkowo jeszcze wszystkie elementy światła odbitego w tej kuli, a światło również z nieba długo już się liczyło samo z siebie. Mam także na zakładce World cały czas 16 sampli. To również wydłuża czas obliczeń i widać, że mimo to nadal na scenie mam dosyć sporą ilość szumu. Niemniej jednak poczekamy jeszcze chwilę, aż wyrenderuje się kulka po to, aby zobaczyć, jak odbija się w niej całe niebo. Cały czas czekam. Wypadałoby zrobić później edycję tego wideo i wyciąć ten czas, albo go zwyczajnie przyspieszyć. Niemniej jednak nie zostało już dużo czasu. Jeszcze chwila. Jak widać, proces renderowania tej kulki jest o wiele wolniejszy niż proces renderowania całego otoczenia. Tutaj mieliśmy renderowanie na 8 rdzeniach. W związku z tym wyrenderowała się szybciej ta część, która nie ma lustra. Natomiast kulka, jak widać, renderuje się wyjątkowo powoli, zwłaszcza przy tej precyzji światła. Myślę, że już widać, co odbija się w środku. Mamy wnętrze jakiejś katedry albo jakiegoś takiego pomieszczenia dość dużego, ładnie oświetlonego nastrojowym światłem z białymi, jasnymi oknami. To jest prawdopodobnie wnętrze jakiejś katedry. I tego typu odbicie na kulce odbija się no właśnie dlatego, że światło dookoła sceny świeci właśnie w takim wzorcu, w jakim ta kulka to światło odbija. Nie wiem, czy sensownie to tłumaczę, ale nie przejmując się tym, na razie ten render przerwę i przejdziemy do kolejnych rzeczy. Mapowanie tekstury, która jest w zakładce World, można robić na różne sposoby. Możemy także określać rozmiar tej mapy, przesunięcie,
Okay. Wszystkie pozostałe parametry, które tutaj mamy, dotyczą tego, co ze światłem można zrobić za pomocą tekstury i będą to tekstury mapowane na zakładkę typu świat. Gdybym chciał, żeby tego typu render się liczył dla skomplikowanej sceny, no to musiałem bardzo długo czekać na wynik, dlatego czasami tego typu oświetlenie się wypala. Wypalanie to jest proces, który nazywa się bakingiem i zrobimy sobie o tym później osobny tutorial. Natomiast teraz chciałbym usunąć tę teksturę z nieba, aby pozostało ono zupełnie płaskie. Może ewentualnie zostać tylko ten blend z niebieskim kolorem w zenicie. To, co chciałem omówić, to zakładka, która nazywa się Indirect Lighting. Zmienię teraz ilość próbek na 5, tak jak to jest domyślnie. Zrobię render. No i chyba jednak zdejmę ten kolor zenitu, albo go troszeczkę osłabię, po to, aby scena nie była aż tak bardzo zaniebieszczona. Zresztą może nawet zostać, ale zmienię kolor światła środowiskowego na biały. To powoduje, że kulka odbija tylko niebieskie niebo, które jest rysowane teraz z takim gradientem, jak mam na podglądzie. Nie potrzebuję teraz materiału, który odbija światło, w związku z tym w tej kulce wyłączę mirror, ustawię go na 0, a zamiast tego na zakładce shading włączę parametr emit na 1. Kolor tej kulki ustawię na czerwony. W tym momencie kulka renderuje się jako obiekt, który jest jaśniejszy niż scena, która go otacza. Jednocześnie cienie, które były na tej kulce, są tak niewielkich rozmiarów i tak blade, że ich nie widać. Troszeczkę ciemniejsza jest krawędź tu w tym miejscu. Nie wiem, czy to widać, nie jest to teraz takie ważne. To, co chciałem pokazać, to światło niebezpośrednie, generowane przez obiekty, które zdają się świecić same z siebie. Przygotuję teraz scenę w takim narożniku, aby ta kulka miała co oświetlać, aby ograniczyć troszeczkę wpływ światła środowiskowego. Światło środowiskowe wyłączę w ogóle, natomiast włączę światło typu Indirect Lighting. To jest światło niebezpośrednie. Światło to pochodzi wyłącznie od materiałów. W tym momencie mam tylko jeden materiał, który takie światło wysyła. Jest to materiał tej kulki czerwony. On ma ustawiony parametr emit na 1. Niestety Blender nie potrafi w modelu Ray Tracing liczyć takiego światła, a więc dostanę całkiem ciemną scenę, bo nie ma na niej źródeł światła żadnych. I ta ciemna scena zawiera tylko jeden placek pochodzący od materiału typu emit, który teraz wydaje się całkiem płaski. Model świata muszę zmienić na approximate, aby zaczęło się liczyć poprawnie światło typu indirect lighting. W tym momencie to światło generowane przez materiał typu emit na kulce odbija się od ścian, jest to jedno dokładnie odbicie i w tym momencie to jedno odbicie widzę jako oświetlone ściany. Jeżeli ustawię liczbę odbić na 2, w tym momencie każda ściana, która odbija to światło, staje się jego źródłem i mam scenę, która jest o wiele jaśniejsza. Widać, że na moich ścianach cienie prawie znikły. Jeżeli włączę sobie 3 lub 4 odbicia, nie będzie zbyt dużej zmiany poza zwiększeniem jasności tych ścian, dlatego że światło nie ma się tu za bardzo od czego odbijać. Jeżeli dodam jeszcze kilka obiektów, na przykład takich jak jakiś cube i coś jeszcze, powiedzmy sobie, podobnego, to wtedy moja scena będzie o wiele bardziej skomplikowana i ilość odbić światła zacznie mieć tutaj dość spore znaczenie. Ok, teraz zrobię render. Jak widać, ta scena jest teraz bardzo jasna. I widać także dziwne artefakty. Te artefakty to są takie jasne miejsca, które powinny tak naprawdę być ciemne. To jest właśnie wpływ zwiększonej ilości odbić światła. Światło, które odbija się od zasłoniętej powierzchni, którą mam w tym miejscu, staje się źródłem światła dla kolejnych odbić, które oświetlają tą ścianę, która powinna być w cieniu. Więc jest to model przybliżony. Niestety on nie potrafi policzyć tego światła lepiej. Jeżeli chcemy mieć w miarę sensownie policzoną jasność płynącą od obiektów, które mają parametr typu emit, najlepiej ilość odbić światła zmniejszyć do 1. To generuje cień, przynajmniej coś takiego jak cień, w tych miejscach, które powinny być zacienione. Jeżeli włączę sobie światło środowiskowe i ustawię jego siłę na bardzo niewielki, na bardzo niewielką wartość, np. 0,1, i będzie to światło nadal białe, to wtedy mogę dodatkowo jeszcze dodać cienie, które będą jakoś tam się liczyły, ale w przypadku takiej sceny nie wychodzi to najlepiej. Dlatego może lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić kopię kulki i wstawić ją tutaj, aby zamaskować brak cienia w odpowiednich miejscach. W tym momencie wydawać się będzie, że to światło świeci tak jak powinno i wszystko jest z nim w porządku. Zwiększa jego siłę do 2. I teraz mam tutaj również trochę jaśniej. Usprawiedliwia teraz ten blask, który tu mam, brak cienia w tym miejscu. Z kolei cień, który jest, znowuż powoduje problemy. W ten sposób, bawiąc się z tego typu światłem, można doprowadzić do mniej lub bardziej realistycznych scen, ale tak naprawdę to światło tego typu przydaje się do zrobienia tylko tak naprawdę jakichś neonów czy tego typu prostych rzeczy. Zrobię teraz reset sceny, dodam szybko jeden plane, który rozciągnę, obrócę go
i ustawię w pionie. Ten obiekt, który tu mam, usunę. I teraz do sceny dodam jeszcze, no powiedzmy sobie, że jakiś napis. Niech to będzie napis na przykład PKB. To jest oczywiście autoreklama. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ten napis będzie miał materiał, który będzie czerwony. Albo niech to będzie jakiś taki jasno niebieski materiał. Ten materiał będzie miał także ustawiony parametr emit, na przykład na 2. I oczywiście będę renderował to w modelu światła, nie bezpośredniego, w modelu approximate. Jeżeli teraz zrobię render, otrzymam od razu świecący napis bezcieniowy, który generuje jakąś poświatę. Do takiego czegoś to światło się nadaje. Natomiast nie stworzy nam na scenie jakichś super realistycznych wersji oświetlenia. Teraz to, co mamy w obu tych parametrach, ray trace oraz approximate, to są rzeczy, które określają, w jaki sposób ten model światła się ma liczyć. Jeżeli usunę teraz cokolwiek, bądź wstawię na scenę zwykłego plane'a oraz jakiś obiekt taki jak kulkę, to w tym momencie światło będzie się liczyło. No, na razie się nie liczy, bo jest wyłączone, więc je włączę. Weźmy sobie multiply. Wtedy to światło liczy się na różne sposoby. I teraz zacznijmy od modelu ray trace. Mamy coś takiego jak attenuation, czyli wpływ wzajemny różnego rodzaju obiektów, które są na scenie. Na razie jest odległość pomiędzy tymi obiektami ustawiona na 10. Oznacza to, że obiekty, które są dalej, nie są już dla siebie widoczne i są traktowane tak, jakby tam gdzieś było zwykłe niebo. Jeżeli taki zakres światła zmniejsza, zrobię sobie tylko więcej kopii kulki, aby było widać tą różnicę. Zróbmy sobie render tego typu. OK, z kamery to wygląda jakoś tak. Jeszcze chwilkę, ustawię wszystko prawidłowo. Teraz moja scena wygląda mniej więcej w ten sposób. To zmieniając parametr distance można wpłynąć na to, jak szeroko rozpościera się cień obiektów. Jeżeli zmniejszę ten parametr na przykład do 1, dostanę dużo słabsze cienie. To co oznacza, że tak naprawdę już jedną jednostkę blendera poza tymi obiektami, na te obiekty świeci pełne światło otaczające scenę. One nie widzą się nawzajem, bo są od siebie za daleko. Jeżeli ten parametr zwiększę znacznie, na przykład do 158, wtedy wszystkie te obiekty się widzą nawzajem i każdy z nich zasłania niebo innym. Dlatego scena jest ogólnie rzecz biorąc ciemniejsza. Mogę także określić, w jaki sposób cień się osłabia i w jaki sposób jest pojaśniany przez światło. Jeżeli będę miał tutaj jakiś obiekt, który będzie zwykłym kubem, to mogę określić, jak daleko ten cień od kuba się będzie rozpościerał na scenie. Zróbmy render. Render teraz wygląda w ten sposób. Mam oczywiście na scenie także zwykłe światło, które generuje mi takie okrągłe cienie, ale to nie o nie tutaj chodzi. Jeżeli teraz włączę parametr taki jak fall off, to siła tego fall off wynosi teraz 0, czyli siła zaniku cienia wynosi 0 i cienie są standardowe. Jeżeli tę siłę zwiększę, to mogę wyprodukować cienie, które są o wiele krótsze i w tym momencie one znikły zupełnie, bo został tylko cień generowany przez moją zwykłą lampę. Jeżeli go usunę, jeżeli tę lampę usunę, to będę miał brak cienia jakiegokolwiek. Znaczy, przy cubie widać, że pozostał cieniusieńki paseczek cienia, ale jest tak niewielki, że cube sam z siebie zniknął. Ten parametr pozwala zachować pewną proporcję pomiędzy tym, jak bardzo długie są cienie rzucane przez nasze światło, no i ewentualnie dokąd sięgają. Jeżeli dam parametr ujemny, to dostaję coś zupełnie bez sensu, bo to jest już zupełne poodwracanie parametrów, więc nie ma to fizycznego sensu. Ale niewielka wartość może powodować, że ten cień będzie troszeczkę tylko się skracał. Normalnie ten parametr jest wyłączony. OK, mamy także metody obliczania światła. O tym już opowiadałem, ilość próbek, która zależy od tego, czy też wpływa na to, jak bardzo dokładnie będzie liczone Monte Carlo wygładzające mi scenę. Natomiast model approximate jest jedna fajna rzecz. Mamy również fall off, jest attenuation stały, więc nie można go zmienić. I mamy coś takiego jak próbkowanie. Jest ilość pasów tutaj. Może być 10 pasów albo mniej, może być 0. W tym modelu domyślne ustawienia generują mi scenę, która wygląda bardzo ładnie. Jest taka w miarę gładka. Cienie są, powiedzmy sobie, w miarę sensownie zrobione. Jeżeli zwiększę ilość pasów w tym momencie i porównam te dwie sceny, no to przede wszystkim okaże się, że scena renderowała się dłużej i jest o wiele mniej cienia. Jest to troszeczkę inny sposób liczenia światła. No i najfajniejsza rzecz jest w dokumentacji. Jest tam napisane, że nie wiadomo, do czego są te pasy.
Spróbuję to pokazać. Mam tutaj dokumentację w wersji 2.6 do Blendera i mamy coś takiego jak oświetlenie sceny. I mamy Indirect Lighting, jest Ambient Occlusion, wyjaśniony jakoś tam. Jest gdzieś tutaj Ray Tracing, zaraz zobaczę, czy ten parametr znajdę. Jest Model Approximate opisany. I to, co jest fajne, to w tych pasach tutaj jest napisane, że nie wiem, czym są te pasma preprocessingu. Więc w sumie dosyć ciekawe. Fajną rzeczą jest także w tej dokumentacji, jak już o tym mówię, opisane, co się dzieje, kiedy światła na scenie w ogóle nie ma. Był gdzieś taki fajny moment, którego teraz tutaj za bardzo nie widzę. Może to znajdziemy. To było gdzieś chyba tutaj. Jeszcze tak patrzę. RGB, wszystko dobrze. Nie, tego teraz tutaj nie widzę. Więc może nie będę tego szukał. W każdym razie motyw, który chciałem pokazać, który tutaj mi się przypomina, jest taki, że napisano, że światło, które nazywa się Ambient Occlusion, bez żadnego dodatkowego źródła, świeci, no tak jak byłoby w ciemnej piwnicy o północy z wyłączonym prądem. To mnie trochę rozbawiło, bo to była to jedna z takich fajniejszych rzeczy. Gdzieś to jest tu napisane, proponuję sobie przeczytać i zobaczyć, że rzeczywiście ktoś miał poczucie humoru, jak pisał dokumentację. Poza tym, że mamy ilość takich pasm i wydłużamy za ich pomocą czas renderowania, zmniejszając jednocześnie ilość cienia, możemy także włączyć lub wyłączyć kontrolę błędów. Teraz pozwalam na błędy, no powiedzmy sobie takie duże, więc widać, że pojawiają się jakieś takie dziwne artefakty. Nawet mój cube ma pod sobą narysowany śmieszny cień, który jest tylko takim zwykłym plackiem. Zobaczę, czy będzie go widać. Akurat nie widać go teraz. Jak zmniejszę błędy do wartości bliskiej zera, to wtedy znowuż całość generuje się, czy też renderuje niesamowicie powoli, ale dostaje wtedy o wiele lepsze cienie. Jest to metoda wbrew pozorom wolniejsza od metody śledzenia promieni światła. Jeżeli chcę mieć błędy małe, no to w tym momencie proszę zobaczyć, jak długo muszę czekać na zwykły render. Model, który jest w modelu światła, tutaj liczy scenę dużo szybciej, nawet jeżeli dam tych próbek, na przykład, no nie przesadzajmy, 24. 24 próbki światła, już nie widać za bardzo szumu, a mimo wszystko renderuje się o wiele szybciej. Poprzednio miałem coś takiego jak approximate i error bliski zera. Jeżeli ustawię ten błąd na wartość jakąś taką w miarę niedużą, no to można spodziewać się renderów w miarę dobrej jakości, które powinny liczyć się w ogólnym przypadku, jednak mimo wszystko nieco szybciej, bo to jest metoda przybliżona. Przyspieszyć ją dodatkowo mogę włączając pixel cache, a więc piksele, które zostały wcześniej użyte, będą używane z większą prędkością ponownie, jeżeli będą potrzebne. Jest także coś jak korekcja. Ta korekcja wprowadza jakieś dodatkowe ułatwienia do renderowania. Widać teraz, że cała scena została tak ładnie, gładko wycieniowana. No ale to już jest jakby sprawa związana z tym, że coś tutaj jest zmniejszone, jeżeli chodzi o cień. Teraz cień jest troszeczkę ciemniejszy. No i to są ustawienia tak naprawdę nieba, tego jak niebo reaguje na światło. O teksturach HDR sobie jeszcze powiemy, ponieważ można uniknąć nieba, czy też można renderować odbicia nieba w obiektach bez żadnego nieba. No ale o tym będzie trzeba zrobić osobny tutorial i pokazać, jak można stworzyć mapy HDR na obiektach. To będzie osobny materiał. Na razie warto pamiętać, że zakładka World również może działać tak jak zwykłe światło i oświetlać obiekty na scenie. Na tej scenie nie ma przecież teraz żadnego światła, a mimo to dostaje całkiem ładnie zrobiony render z ładnymi, wygładzonymi cieniami. I dzieje się to dość szybko. Tutaj to trwało ledwie sekundę. Ok, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.